Cześć, witajcie na kanale kochamzabawki.pl. Tym razem mam dla Was ptaszka Amigami od firmy Mattel, który przeznaczony jest dla dzieci od 6 roku życia. W zestawie znajdziemy plastikowego ptaszka Amigami, 30 papierowych części, 55 naklejek, jedno narzędzie do zakręcania, 6 wpinek z nasadkami oraz instrukcję. Nasz ptaszek, jak każdy zwierzak z tego gatunku, uwielbia śpiewać. Dlatego też naklejki dołączone do zestawu są z muzycznymi motywami. Mamy tutaj gitary, a także nutki, którymi będziemy mogli ozdobić naszego ptaszka. Ptaszek już teraz jest dosyć kolorowy, ale oczywiście za chwilę prezentować się będzie znacznie bujniej. Mamy tutaj dużą, ruchomą głowę, malutki gumowy dzióbek, a także gumowe nóżki. Za pomocą papierowych części nasz ptaszek może uzyskać od nas piękny czubek, skrzydełka, a także ogonek. Myślę, że nie ma na co czekać, no i zabiorę się do dekorowania ptaszka. Zacznę od zrobienia skrzydełek. Wystarczy wypiąć wybrany wzór. Może to być jeden element, ale możemy też połączyć ze sobą kilka kartoników. Każdy kartonik jest pięknie ozdobiony i jest dwustronny. Ja połączę ze sobą kilka kartoników, żeby skrzydła ptaszka były bujne i pięknie się prezentowały. Wybrałam trzy elementy. Teraz biorę pineskę, na którą będę nakładać wybrane przeze mnie motywy. Teraz pora na nakładkę, która zabezpieczy nasz wzór. No i gotowe skrzydełko mogę wpiąć w odpowiedni otwór. Pora wykonać drugie skrzydełko w taki sam sposób. Skrzydełko gotowe. Wpinam je teraz w ptaszka. No i jak widzicie, ma on teraz komplet pięknych, kolorowych skrzydeł. W zestawie znajdziemy narzędzie do zakręcania, no i myślę, że warto je wykorzystać. Dlatego teraz wyrwę jeden pasek, który następnie pięknie sobie zakręcimy. Będzie się on nadawał zarówno na ogon, jak i na czubek. Otwór umieszczam na specjalnej wypustce. No i teraz nakręcam tekturowy pasek, który już po chwili pięknie się odkształci. I jak widzicie, mam teraz serpentynkę. To będzie mój ogon. Użyję teraz drugiego rodzaju naszych wpinek. Ogonek jest zabezpieczony nasadką. No i teraz mogę go umieścić w odpowiednim miejscu. Myślę, że mój ptaszek wygląda już naprawdę pięknie, ale postanowiłam jeszcze skorzystać z kolorowych naklejek. Bardzo podobają mi się te oczy ukryte w kwiatkach. No i już za chwilę nakleję je na mojego zwierzaka.
Jestem przekonana, że ptaszek Amigami, którego zobaczyliście w tym odcinku, to zestaw, który spodoba się każdemu widzowi. Znajdziemy w nim przeuroczego ptaszka, który sam w sobie jest naprawdę przesłodki, ale którego również możemy pięknie dekorować za pomocą dołączonych do zestawu naklejek, a także papierowych części. Taki zestaw z pewnością pobudzi Waszą wyobraźnię i kreatywność. Waszego ptaszka możecie nieustannie zmieniać. No i myślę, że przyniesie Wam to sporo frajdy. Ja zestaw oceniam na 5 gwiazdek. Was zapraszam do komentowania moich filmików, do lajkowania i do subskrybowania naszego kanału, a także do oglądania pozostałych recenzji, na których znajdziecie inne zestawy z serii Amigami. Do zobaczenia!